sędzia Sławomir Lisowski, sędzia klasy związkowej Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego i zawodnicy Narodzin Czerwonych. Mateusz Wybraniec, Podkarpacki, Okręgowy Związek Bokserski, Klub Wisław Rzeszów. Jego rywalem natomiast jest Cezary Chmielnicki, Zachodniopomorski, Okręgowy Związek Bokserski, Klub Róża Karolina. Rozpoczyna się drugi pojedynek kategorii wagowej do 66 kg pomiędzy Mateuszem Wybrańcem, Wisłą Rzeszów, a Cezarym Chmielnickim, Róża Karlino. Reprezentant Wisłoka Rzeszów urodzony jest w 1995 roku. Toczy dzisiaj swój piąty pojedynek. Jego rywal z klubu Róża Karlino, Cezary Chmielnicki, urodzony jest również w 1995 roku, a dzisiaj toczy swój 41 pojedynek. No można powiedzieć przepaść, ale ring zweryfikuje wszystko tutaj w tym pojedynku. Zawodnik z Rzeszowa. Widać, że wie, po co wyszedł do ringu. Chce wygrać ten pojedynek i prowadzi jak do tej pory 2-1. W tej chwili Chmielnicki odrobił straty i już jest 4-2. Cztery do dwóch dla Chmielnickiego po rundzie pierwszej. Na razie czerwony Mateusz Wybraniec, Wisło Rzeszów, urodzony jest w 1995 roku. Natomiast jego przeciwnik, Róża Karlino, Cezary Chmielnicki, urodzony jest w 1995 roku. Toczy dzisiaj swój 41 pojedynek. Drugie starcie pojedynku pomiędzy Mateuszem Wybrańcem a Cezarym Chmielnickim. 4-3 prowadzi Chmielnicki. Już powiększył przewagę do 6-3. Kolejne ciosy. No niemniej jednak na pewno należą się słowa uznania zawodnikowi z Rzeszowa, który tutaj pomimo tak dużej różnicy pojedynków dzielnie stawia opór swojemu rywalowi. Niemniej jednak trzeba przyznać, że w tej chwili Chmielnicki
zadał parę silnych ciosów i sędzia Sławomir Lisowski jak najbardziej podjął trafną decyzję, licząc zawodnika z Rzeszowa. Koniec drugiego starcia, 14-4, prowadzenie zawodnika Róży Carlino, Cezarego Chmielnickiego. A kolejne dwa pojedynki to jest kategoria 75 kg. Pierwszy na roczniku czerwonym zobaczymy Karola Kroposa, na roczniku niebieskim Dawida Lińskiego. Obsada sędziowska tego pojedynku Ariel Środa, sędziowie punktowi numer 1 Sebastian Śledziński, 2 Mariusz Kutowski, 3 Piotr Topolewski, 4 Panie Barbarzyński, 5 Andrzej Rajkowski. Sędziowie punktowi Kozłowski Andrzejcia, Grin Wolny, runda trzecia. Trzecie starcie, co prawda na pewno decydujące, niemniej jednak duża przewaga reprezentanta Róży Carlino, Cezarego Chmielnickiego. Jednak tutaj naprawdę reprezentant Podkarpacia, Mateusz Wybraniec, zasługuje na pochwałę i słowa uznania za dzielne stawianie oporu swojemu rywalowi i jak tylko może, tak stara się trafić czasami swojego rywala. Piękny lewy prosty Chmielnickiego, ale proszę zobaczyć, ile zapału reprezentancie Podkarpacia, który naprawdę, no, obrywając, popularnie mówiąc, jeszcze przepięknym teraz prawym prostym trafił swojego rywala. I koniec pojedynku, 22-6, zwycięża Cezary Chmielnicki, Róża Carlino. W drugiej parze kategorii 66 kg na punkty 22-6 zwycięży Cezary Chmielnicki za Carlino.